Dzień dobry. Tu ja. Jest sobota. Godzina 13:43. Tu jest Igor. Teraz zaraz będzie w domu na obiad, który zaraz tam będzie robić mama. Ja skrobałam ziemniaki. A ja zrobię ciasto jogurtowe w formie babki z Thermomixa. Więc wam pokażę. Potrzebne na składniki to. Teraz wam będę mówić te gramatury. Oleju 80 gram. Cytryna, tylko najlepiej organiczna, tylko skórka. Cukier 150 gram. 3 jajka, jednego nie mam. Mama mi zaraz doniesie. Mąka pszenna 200 gram. 120 gram jogurtu naturalnego, 10% tłuszczu, szczypta soli, czubata łyżka do posypania cukru pudru, czubata łyżka proszku do pieczenia i to tyle. Więc przystępujemy do działania. Dobra, w przepisie jest, żeby nagrzać piekarnik do 180 stopni i natłuścić formę 22x24. I pierwszym krokiem jest, aby dodać skórkę z jednej cytryny, najlepiej organicznej. So, przystępujemy do tego czynu. Trzeba umyć, czy myłaś? Na pewno myłam. Ale ją spasz, zagotuj wody troszkę i ją spasz. Tak dla pewności. Mama każe mi ją sparzyć. I szczoteczką ją wyszorujesz? Jaką szczoteczką? Dobra. Jak ja mam ją oskrobać i skórkę na dnie? Jak ją zalejesz w takiej płaskiej misce? Wrzucisz ją do tego słoiczka, jak się go przygotuje. Zetrzeć na tym mogę zetrzeć. To jest jedyne. Najpierw ją zaparzysz. Ja ci pokażę, na czym najlepiej zetrzeć. Na tym. Okej. Metalem po teflonie. Nic nie widziałaś. Już się nie robi się, bo ją przytrzymałam szczoteczką. Dobrze. Wyjmij tą szczoteczkę. Wyjęłam tą szczoteczkę. Już się zaparzyła? Jeszcze chwilę. Mm-hmm. Profesjonalna szczota do czyszczenia cytryn. Takiej już nie możecie dostać nigdzie, więc żałujcie, że sobie nie kupiliście takiej profesjonalnej szczoty do mycia cytryny, do szorowania cytryny. Nie mamo? To jest specjalna szczota. Dobra. Myślę, że już. A wiesz, że jak dotknęłam tą szczotkę, nie? No. Tej cytryny, to tutaj został taki żółty ten kolor. Co robisz? Zeszczotkuję ci. Mama szczotkuje po coś. Okej, okay, teraz musisz ją zetrzeć. Ona jest ciepła. No, jest. So. It's
takim cieście skórka cytrynowa. Mamo, wytłumacz mi, bo ja jestem... No, taki aromat, zapach, nie? Żeby nie było takie mdłe. Mdłe. Mama mówi, żeby nie było mdłe. Ja jej ufam. Mam całą cytrynę oskrobać? No, pisałam z całej cytryny? Z jednej cytryny. Dałam 170, co teraz? Nic. Chcesz dać łóżką trochę? Coś ty. A ile miało być? 150? No. Czy bardziej słodkie o te 20 gram? No dobra. Dalej, klikam dalej. Zagarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego parder, który powstał. Puder, powder, również od kopystką. Kopystką. No, tym też możesz. Ja lubię tą twardą, bo ona się tak nie ugina fajnie. Wiem. Wow, jaka marnia. Satysfakcjonująca. I cebulę na klopsy. Do klopsów. Do klopsów. Ale śmierdzi tam cytryną. Cytryna to pachnie, mi się wydaje. No i co? I tobie śmierdzi? Ale śmiesznie to wygląda, wiecie? Dobra, zagarnęłam. Co teraz? Dodać 3 jajka. Wiecie, jak oni czasami oszukują? Całe? Właśnie. Oni czasami takim szarym druczkiem piszą dodać albo dodać skórkę z czegoś tam. I kiedyś, w sensie w serniku tak jest, że tam jest dodać żółtka z 5 jajek. Ale pisze 5 jajek. Ale pisze 5 jajek, tym czarnym, najbardziej widocznym, więc kilka razy się zdarzyło. Ale zrobiłam i tak i wyszedł, nie? Sernik. No wyszedł, wyszedł. By nie było, to raczej wyjdzie. Przepraszam panią. Proszę panią. Chciał mi tutaj nie kręcić. Dałam 3 jajka. Dobra, klikamy dalej. Założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego. Założyłam miarkę na pokrywę naczynia miksującego. Dalej. 30 sekund na obrocie numer 5. Nie, 3. Ty już zrobiłaś tę masę na klopsy? Tak. Ja się sumuję. Żebym ja miała twoją szybkość i wściekłość.
jest taki mało wrażliwy, czerwony, no. Czerwony! Tak robisz, nie? I nie wiem, nic nie słychać. Ja wiem. Tak ma być. Dwie sekundy, jedna sekunda i klikamy dalej. Po kliknięciu dalej. Ojejku. Ojej. 20 gram, 200 gram mąki. Tu na pewno nie będzie tyle, aczkolwiek mama ma zapasy i mówi mi, że ona ma zapasy, więc nie musimy ma się... kwarantanna, no to zapasy. A ja szukam oleju. A oleju? Nie ma oleju. A oleju? Nie, skończył się. Pożyczam na chwilę, raz odłożę ci. Gitara, proszę bardzo, już oddaję. Dzięki. Fasolkę szparagową ugotujemy. Czajcie, ile tu było? 150. No chyba nie. Musisz nabrać całą, cały pojemnik. Dobra. Ale fajną masz tą mąkę, taką fajną masz. Fajną mam mąkę, nie? Mąka z miasta Łodzi pochodzi. Fasolkę zrobimy na parze. Co? Nie wiem, nie znam się. Może by? Dobra, lecimy dalej. Jogurt naturalny, 10% tłuszczu, mamo. Ale dziwne. Ale to jest dziwne. W życiu nie widziałam takiego czegoś. O jogurcie mówisz? Mhm. A czego ty tam nie widziałaś? Nieważne. Czego ty tam, Lysia, nie widziałaś? Mam dodać do tego śmietany? Zobacz, konsystencję, może nie będziesz musiała. No dobra. Nie wiem, o co chodziło, bo jest 10% tłuszczu, a jak ma 3% tłuszczu, to co? To jest zły? To jest zły? Dobra, to jest połowa przepisu, następna połowa jak będzie 100 tysięcy lajków. gram oleju. Tu tak piszę, nie żebym nie wiedziała, że to powinno być w mililitrach, ale oni tu każą w gramach, więc szczypta soli. Co to było? Ustawiamy fasolkę. Dobra. Założyć miarkę naczynia miksującego. Sprawdzić, gdzie jest ojciec. Aha, ty masz mój telefon. Ja posiadam, mamy telefon. Jedną czubatą łyżkę proszku do pieczenia. Sądzicie, że to dobry pomysł? Łyżeczkę chyba. Tam jest łyżka. Jedna czubata łyżka proszku do pieczenia. No coś ty, Donia. To co mam zrobić teraz? Łyżeczka. Poczekaj. Piętnaście gram. Chyba ich coś boli. Połowa opakowania. A już wszystko dodałaś? Mhm. To jest takie, tak mało ciasta i na to ma być łyżka? Mhm. Nie, daj łyżeczkę. Nie urośnie, to nie urośnie, ale... Tyle prosto, to przecież... Mamo, a my przypadkiem kiedyś czegoś tak nie robiliśmy i nam wyszedł zakalec? Nie wiem. My kiedyś robiliśmy takie coś. Ale łyżka, Donia, to by ją weź sobie. No daj tą łyżkę, zobaczymy, ale małą daj tą łyżkę. Ta to jest taka niemiarodajna. I jeżeli mowa o łyżce, to musi być płaska. Ale tu jest czubata. A ty ja mam taką. No bo... To wiecie, można się przeporować, nie? Jeżeli ktoś ma słaby żołądek, to takie coś to jest... Czyli ja z mamą. Lecimy dalej. Założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego. Lecimy dalej. 5 sekund na obrocie 5. Wszystko fajnie, ekstra, git, super.
przełożyć ciasto do przygotowanej wcześniej formy. Oni twierdzą, że ja mam przygotowaną formę. Lamusy. Słuchajcie, Donia teraz wyciąga, mówi, że dobrze policzyła. Donia tutaj wyciąga babkę teraz, która sama upiekła, no ale jakoś się nie chce wyciągnąć. Jest? Wyciągnęła. Ładną babeczkę upiekła, prawda? Pyszna będzie na pewno. Dzieci już buknęły w babkę. Już ledwo odeszła od talerza, a już gdzie jest babka? Nie możemy dłońmi jeść? Dłońmi? Możemy dłońmi jeść. Dłoniami nie możemy? No, możemy.